bar klubowych. Jacek Rępała, Kurzdżał, Grzegorz Rępała startowali w finałach indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Oczywiście nie razem, bo Kurzdżał, którego dzisiaj nie ma, jest kontuzjowany, oraz Jacek Rępała wcześniej w Coventry w roku 91. Grzegorz Rępała ostatnio. W tym roku mu się nie powiodło, podobnie jak Bajerskiemu, ale trójka naszych zawodników, Protasiewicz, Dobrucki i Walczak, stanie do boju w Tampere w sierpniu, by walczyć o tytuł Mistrza Świata Juniorów. A to wyścig czwarty. Tomasz Rępała, Jaguś, Jacek Rępała i Kowali. Doskonały start Tomasza Rępały, ale tam Jaguś po zewnętrznej próbował go zamknąć. Wyniosło go na zewnętrzną, nie opanował ten młodziutki zawodnik z Torunia motocykla. Chyba przestraszył się ciasnoty, jaka panowała w pierwszym łuku. Nie przerywa sędzia walki, Jaguś zjeżdża z toru, a na czele stawki Tomasz Rępała, a zatem ten najmłodszy z klanu przed znacznie bardziej doświadczonym Mirosławem Kowalikiem i zamykającym w tej chwili stawkę Jackiem Rępałą, ale Jacek Rępała wie, co robi, jest bliziutko. Kowalik próbuje atakować Tomka Rępałę, próbuje przejść na pierwsze miejsce, a za jego plecami czai się Jacek, który czeka na okazję do kontrataku, czeka na swoją szansę, jednocześnie prowokując Kowalika do błędu. Teraz niemal w poprzek toru stanął Mirosław Kowalik, próbował zaatakować od wewnętrznej, ale kłopoty miał Tomek Rępała, jedzie wolniutko, jedzie ostrożnie, teraz wypycha go Mirek Kowalik przy wewnętrznej, czyni to chyba skutecznie, obaj odkręcają gaz, dłużej przytrzymał go Mirek Kowalik, on jest pierwszy, a Tomek Rępała teraz wykonał bardzo niebezpieczny manewr, upadł na tor, leży, ale to już ostatnia prosta, wszystko skończy się chyba zwycięstwem Kowalika przed Jackiem Rępałą, to jednak mniej istotne, ważne, czy Tomek Rępała o własnych siłach stanie z toru. Zwycięża Mirosław Kowalik, teraz dojeżdża dopiero Jacek Rępała.